że tradycyjnie kilka słów podsumowania po zakończonym spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec. Straszne mieszane uczucia. Przede wszystkim najpierw skupię się na naszej postawie dzisiaj. Myślę od czasów, kiedy jestem tutaj w Siewierzu. Zdecydowanie najlepszy mecz. Wynik może o tym nie świadczy, natomiast no, zagraliśmy fantastyczne zawody. Brakowało wykończenia, bo mieliśmy super sytuację przy stanie 1-1. No, nie wykorzystaliśmy ich, no, ta skuteczność niestety zawodzi, natomiast no, mówię to z pełną świadomością. Myślę, że mimo to, że jesteśmy tutaj na gorąco po meczu, byliśmy lepszym zespołem, stworzyliśmy więcej sytuacji, więcej 100% sytuacji. Może posiadanie piłki było po stronie Zagłębia, natomiast taki był plan na ten mecz. Straciliśmy bramki znowu po dwóch stałych fragmentach gry, no kurczę, naprawdę, no musimy się tego wystrzegać. Natomiast to, co najważniejsze, zostawiłem na koniec. Jestem mega dumny z chłopaków, zawodników. Mogą naprawdę z wypiętą piersią wejść w ten następny mikrocykl, bo zwali kawał dobrej roboty, naprawdę taką przemszę chcę widzieć. Tylko ten wynik musi być jeszcze lepszy. Wyglądało to bardzo dobrze, natomiast no, staram się nie komentować tego, ale muszę dołożyć parę słów na temat panów, którzy dzisiaj sędziowali ten mecz. No, dla mnie karygodna decyzja w 45 minucie, kiedy Adamiecki wychodzi sam na sam, sędzia odgwizduje faul i pokazuje mu żółtą kartkę. No, nawet tutaj gospodarze, myślę, wiadomo, nic do tego nie mają, prawda? Oni się mogą cieszyć, że natomiast trenerzy zgodnie przyznali, że ewidentna czerwona kartka. Także no, no, jestem w szoku po prostu. No, to jest, no, nie wiem, abecadło sędziowania. Także no, w 45 minucie rywal powinien grać w dziesiątkę. Także to jest pierwsza sytuacja. Druga, no, troszeczkę też brakło szczęścia. Strzelamy bramkę wyrównującą na 5 minut przed końcem. Zobaczymy na wideo. Sędzia podnosi chorągiewkę, bramki nie uznaje. 90 minuta, nasz zawodnik wpada w pole karne. Tutaj może nie będę gdzieś tam wyrokował, ale sytuacja na pewno kontrowersyjna, jakich wiele było w tym meczu. Gwizdek sędziego milczy. Czujemy się oszukani i mówię to z pełną świadomością. Dziękuję drużynie za walkę. Taką przemszę chcę widzieć. Jeżeli będziemy prezentować taki poziom jak w dzisiejszym meczu, jestem pewny, że się utrzymamy. Dziękuję. Dzięki.